Niektórzy może zbyt impulsywnie reagują na niektóre rzeczy, ale sam w życiu parę razy zrobiłem coś, zanim pomyślałem. Ostatnio w mediach było też bardzo głośno o konflikcie pomiędzy Bartkiem Kasprzykowskim, Tamarą Arciuch i Kasią Skrzynecką. Gdzieś tam Bartek zasugerował, że może skład jurowski jest do wymiany. No jak ty się poczułeś, jak to przeczytałeś? Ja muszę powiedzieć, że absolutnie nie angażuję się w takie rzeczy. Totalnie jest to poza mną. Mało tego, ja Bartka poznałem kiedyś prywatnie, mieliśmy okazję porozmawiać, ale nie uważam, że znam go na tyle i nie brałem udziału też we wcześniejszych edycjach programu, więc myślę, że to są już sprawy między zainteresowanymi osobami. Absolutnie to nie wpływa na jakikolwiek mój pogląd na dane osoby. Mogę mieć swoje jedynie jakieś prywatne przemyślenia, że powiedzmy, no nie wiem, niektórzy może zbyt impulsywnie reagują na niektóre rzeczy, ale sam w życiu parę razy zrobiłem coś, zanim pomyślałem. Tak już jest czasami. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy w tym brali udział, sobie to wyjaśnią i skończy się sprawa dobrze. No, tak. Pytanie pomocnicze. Ty w fotelu jurorskim czujesz się dobrze i nie zamierzasz z niego gdzieś tam rezygnować? Absolutnie, ja czuję się bardzo dobrze. Jeżeli gdzieś tam ktoś uważa, że jestem do wymiany, proszę śmiało napisać, ale ja się wtedy przywiążę. Oczywiście żartuję, ale nie, jakby jurorowanie pozwala mi też pokazać siebie jako siebie. Tak, ja mogę być sobą, nie udaję nikogo, nie staram się jakoś przerysowywać, więc jest to dla mnie naprawdę cudowne doświadczenie. Bardzo dziękuję, że mogę mieć tą możliwość i dostaję bardzo dużo pozytywnych komentarzy, więc myślę sobie, że życzę też sobie i nam, żebyśmy w starym składzie jednak powitali kolejną edycję.